No hej, powódka 3.20 i wyjazd. Gabaryty zostawiają wyjazd z parkingu, skąd ja to znam? Przepiękny wschód słońca, Volvi na myjni, a ja robię trening w kabinie. Młode chłopaki, ja to jakieś dziwne rzeczy robię. Po tym wszystkim dojazd na rozładunek papieru. Wszystko na szczęście poszło sprawnie i szybko i możemy ruszać na kolejną misję. Miłego dnia! No to Morgan! Morgan, zobaczcie, jak się wszystkiego najechało. Każdy stoi, jak to się może zmieścić. No i patrzcie, myślałam, że tak sobie fajnie przyjadę. Przyjechał gabaryt i tyle, bo to wszystkiego. Nie. Będę się musiała gdzieś przebijać. Dobra, szybę trochę umyję. Ja, odkąd teraz mamy w sklepie te kostki, te płyn do spryskiwacza w kostkach, non stop po prostu testuję go. Myję, jak widzicie. Prawda jest taka, że żaden płyn do spryskiwaczy nie jest w stanie zmyć zeschniętych już owadów. Ale te takie, wiecie, miejsce pomiędzy, jak widzicie, myję. Dobra, no to jedziemy. Tak pięknie bym przeleciała przez tą stację, widzicie? A teraz te gabaryty niedobre. Udało się, teraz już będzie dobrze. Bo tam pomiędzy rajkami na ciężarówek widziałam, że jest Saigon. Po lewej, po prawej byłby zygzak. Taki super ciasny. Dobrze, dobrze. To już dobrze świadczy. Dobrze rokuje na początek dnia. Jak się już udało przyjechać przez parking. O, widzicie na miejscu po prawej w ogóle. 470 do celu aż. Ale dobrze, że tak wcześnie to nie będzie korku. Będzie na tym szło dzisiaj lepiej niż wczoraj. No, jedziemy na wschód. Proszę Państwa, wiecie co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie wschód słońca nagrany piękny. Ale fajnie. Ja to wszystko dzisiaj robię na odwrót, bo idę się wykąpać teraz, a później zaraz mam trening. Ale tak wszystko, nie chcę dużo czasu tracić, bo później traci za 20 minut na kąpanie. Dobra, to są prysznice. No, będziemy pierwszego lepszego, otwartego. Prysznice mam. No, wszystko jeszcze nowe, czyste. Działające. No dobra, wykąpane. Idźmy zobaczyć, jak tam Volvi. O, Volvi jest czysteczko. Oh, is it done already? No. Did you finish? No, it's... Oh. Okay. Tutaj jest myjnia. Tu chłopaki myją. Ostro. Tu jest Ewa. Mogę się przywitać.
mnie tu ostro ćwiczy, no i robimy wszystko na raz. Teraz jesteśmy nagrywane. Głupio mi powiedzieć, że skończyli właśnie. Pani Wąko, proszę wyjeżdżać. Młode chłopaki, ja to jakieś dziwne rzeczy robię w aucie. Może blokują inną ciężarówkę z tyłu. Nie, nie można teraz jechać. Jak pani do nas skończy, to wtedy. Właśnie otwierają. A, moja noga, muszę złożyć. Chwila, dosłownie, wiesz, tylko wyjadę. I się z nimi pożegnam, 3 minuty. Dobra. To tam ci. Widzicie, co wyprawiam. Kurde, trening. Wykąpałam się przed treningiem, zamiast po treningu. Dobrze to idzie, super to idzie, sprawnie to idzie. Także idziemy dalej. Jeszcze tylko dwa pasy. Widzicie, spinałam lekko i na szczęście nie ma żadnych gnieceń, więc wszystko będzie dobrze. Ale widzicie, to jest naprawdę lekko. Tak, i z Bogiem a prawdą to bezpieczeństwa to nie dawało. No ale nic, 10 ton ładunek, więc de facto jakby chcieć, to przecież plantaka jest zredukowana. Więc dalej spoko. No tyle, że się nie poprzewraca, ale może się nie zakręcę. Dawać, bo jeden na załadunek może się przydadzą. Zobaczymy. No dobra. Możemy składać. A, pierwszy włączy poziom. Sposobem kolejny ładunek dowieziony. Szczęśliwie. To był świetny klient. Szybko poszedł załadunek, bezproblemowo. Jeszcze szybciej poszedł rozładunek.
Tak, to ja lubię. Pozdrawiam z Czech, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gdzie kolejna trasa? Zobaczymy, co Aleks wymyśli. Cześć!